Okej, tutaj jest chyba wszystko wyjaśnione z tym standinem, przynajmniej słowo się rzekło, kobyłka upłota, admini odpisali, Max wrócił, więc wszystko wróciło na odpowiedni tor. Mamy opóźnienie niestety już teraz, w zasadzie prawie godzinę na tych grach, więc tą ostatnią ruszymy trochę później, więc graczy Tears in Rain będą prosić o cierpliwość i nie spamowanie mi wiadomościami, ile jeszcze zostało. Wejdźcie do gry i oglądnijcie, ile zostało w razie czego. No i jedziemy. Gra się zaczęła. Zobaczymy. Tutaj. Ty masz, raz, sorry, na streamie za... swoją, się wydaje. No prawdopodobnie tak będzie. Jeżeli nic nie klikałeś, to tak będzie. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Dazzle od razu ma Shadow Wave'a. Okej. Nie robiłbym tego. Czy nie robiłbym tego Shadow Wave'a tak od razu? Tak, czyli gwoli ścisłości i gwoli regulaminu. Gracze Monopoly nie mieli 10 graczy podanych, czyli 5 podstawowego składu i 5 rezerwowego, więc mogli sobie dopisać jednego rezerwowego, co też uczynili. I dopisali gracza Nemaxes, który gra Undyingiem, więc wszystko jest jak najbardziej w ramach formalnych zachowane. Ja widzę, że gra na wysokim poziomie. Spectra 4.7K, Max 4.5, no już nie będą przelewki, to jest mecz o wszystko. Tak, to jest zdecydowanie mecz o wszystko. Monopoly to jest pierwsza gra, więc jeszcze jedną mają przed sobą, ale dużo dłużej będzie. Chociaż nie wygrałem tą grę, to już teoretycznie trzeci mecz można odpuścić, bo i tak będzie po serii. Tak, masz rację. No Monopoly więc, musi wygrać. Tak, ktoś musi wygrać, żeby chociaż mieli szansę. Bo jeżeli teraz wygra Monopoly, a później Tears in Rain, to będziemy mieli kolejną dogrywkę. To tak, znowu kolejna dokładnie... dogrywka. Tak. To będzie więcej meczy do oglądania. Lina mid jednak poszła. Duale będą, Bristleback z Undyingiem i Furion siedzi w dżungli, przestawiając Starka no, samemu. Poszli bardzo greedy, ale Stark powinien sobie dać radę sam na Titana. Nie powinien mieć większych problemów z tą linią. No, będą chcieli zabić tego. Bez zbrodnania nie pójdzie. Za mało kliknięcia. No i ta Crystal Maiden ma w tym momencie 400 życia, została jej połowa po tych atakach i kolcach Bristla, więc... No, salwa co prawda już spalona, więc ten dragon uszczuplony. Tak. Tutaj zmiana w składzie zeszła. Ostatnio Cytk grał na Kery, tak? A teraz się na supporta przeniósł. No tak. Coś zmieniali. Okej, jakiś problem podobno z pingiem, nie wiem, Luksemburg był tak czy siak ustawiony, więc ja i tak się do pingu nie porównuję, bo mój jest dzisiaj way za wysoki, ponad 300. Co? Zeus musi się mieć na baczności, tak, na tym midzie. To jest też no tak, trochę ale... wcześniej. Ma wadę tutaj, więc powinien czuć się bezpieczny, bo w sumie i tak tylko może go Furion zgankować, ale na razie się na to nie zapowiada, bo nie ma przyznanego punktu umiejętności w Sprouta, więc... A inaczej Zeusa nie zabiję, bo nie mają czym. Pik ma 0 stunów. Poza liną. Dokładnie tyle, poza liną ma 0 stunów. Chociaż mają ta lina... O, tam... Szlarku chyba się... No, niewiele brakło. The seeds of fortune. Radzą sobie na razie ten Bristol. A, nie ma za wiele, jeszcze mniej ma Undying. Ale przeszkadzają trochę. Nie wiem, czy ci supporti tutaj to jest taka najlepsza myśl, żeby tu siedzieli. Mogliby coś porobić, nie? Nie? Co ty o tym myślisz? Tak. Nie wiem, no na razie linie są tak ułożone, że... Kto tu dominuje? No dominuje lina. Zeusa troszkę. Lina zdecydowanie. No, widać, że porządny gracz. Dalej można powiedzieć, no, ale mają przewagę. Ciści, bo mają dżungleta, którego nikt nie kontestuje. Dżunglet może im namieszać.
Na razie te... Ogólnie ten 3 lane na topie to taka bieda trochę, bo ja spoty nic nie robią. Spekty nie mogą zostawić, ale też ich nie zabiją. Ani Blista, ani Undainga na razie nie zabiją. No liczkują exp, to jest w zasadzie wszystko, co teraz robią. Poszedł tam dagger. Tomp i... Ale to wszystko tomp postawiony. Próbują odwrócić no, i... nie ma mamy na grejta, oni zmarszy. Nie, nie będzie. Nie będzie Petsuna jednak, ładnie, ale... ładnie się w to wszystko CM-ka wmieszała. Każdy ma many, może być problem. Bo ani Auda nie wzięła punktu teraz, więc... będzie musiała cofnąć do bazy, żeby mieć manę. No ma jeszcze Clarity, więc... Korzyść z Dazzlem. Nic nie ma. Korzyść z Dazzlem. On ma jeszcze na w zasadzie dwa Shadow Wave'y. Jest teraz wzięty punkt w Arcane Aura, więc... powinni wytrzymać. Mhm. Za to wraca Bristol. No, jedno Shard Tango. I Bazyl skończony na razie, to będzie wszystko. No, dokupił sobie jeszcze tangosy, więc będzie próbował przetrwać na chwilę. Nie, ale Spectre się skończył tak, będą mogli się podjąć. Wtypował się tam trochę Fiukred Runes przed nosa Magza. No, podczęstowany z protami, ale to w zasadzie wszystko. Nie liczy się to, że Zeus nie wziął runy. Poza tym... no nie wziął i teraz jest low. Kudiet jeszcze nie lata. I... problem. Tak, to też jest problem. Ma i Max cofa do bazy. Kurier lata, tylko dostarcza sticka. A właśnie. Właśnie dostał skrzydło. No i teraz. O, Lina jeszcze z DD to będzie przyszło tyle ile w razie. Szósty poziom. O, wieża będzie obita. Tam, tak. I to oho, mocno. I to. A, ale nie ma many na. Mamy. A to Rusowi brakuje, żeby ją tutaj dobić. Chociaż? Ale? Bolt? Ale, o, juked. Miss? Nie miss? O, i juk. I... będzie ten, będzie first move, tak. Poszło. Ładnie wymiotane wszystko. Ciężko się gra z Zeusem. O, widzę, poszło. No, powstrzymał się w klikaniu tutaj. To nie puby, nie spamujemy GG. PJ Salt. No przeproszony, nie ma problemu. Zresztą dla nas i tak nie ma problemu, nie? To... nie. O, widać, że tutaj jednak LD Titan zdominował linię. Ma więcej farmy aktualnie niż Slark. Słabo to widzę dla tego Slarka. Nie wiem, skończył mu się Regen. Ale tak za bardzo i tam też nie ma, ma tylko tapczy i siekierkę. Może być ciężko. No i tysiąc, ale ma ulti, więc on stanie po prostu w drzewach i się zregeneruje. Ale generalnie grifów nie podejdzie. Mieć problem. Nie, nie, no, teraz 150 za hit. Ale to nie ma. Nie, not like this. O. Elder zrobił go w czemu nuta nie w międzyczasie na topie jest dive. Nie zauważyłem. Tam padli wszyscy. Spectra została na jakiś. To i. Nie, nie. Powinna przeżyć. Dobrze, mamy jeszcze dagger. Przeżyć. Oj. Zacięła się, skończył się. Zobaczymy, czy krydo. Nie, uciekł. Ucieknie, no nie ma to blisko. Uda się. Nieźle. Było blisko. No i 4-3. W międzyczasie Max znowu jest zabijany, nie ma jeszcze ulti. A tym razem zginie. Case na linie. Laguna. Explodę. Widać, gdzie to jest Max? Max ma 1500. Crystal Maiden zrotowała. I zabija Furiona? No cóż. I fuck. Bardzo długo tam ma, Max nie ma dobrej gry aktualnie. Jest 2000 w plecy w podbie. Jak na tą minutę to jest strasznie długo. I od razu Golina wita Dragon Slave'em. Dobierając 1/3 jego życia. I skończy tą wieżę. Auć. Prawda, nie poszedł last hit, ale wieżę to wieżę. No tutaj znowu wyłapany ten Undying, ale on się wyleczy. No więcej nic nie zrobi. Wbija w to wszystko jeszcze Furion. Tylko po co? Lepiej, że siedział w lesie i robił jeszcze cokolwiek. Nie ona z tego poziomu, żeby tego częściowego nuka. Easy. Częściowego nuka tutaj rzucić. W międzyczasie Slark jest na ukończeniu partii leców. Już jestem.
No i cóż, i ten ich global presence się trochę odsuwa, tak? Bo tutaj ani Spectra nie ma... Znaczy Spectra całkiem okej, jak na tą linię. Tam, ma dużo formy. Nie padła ani razu, zaliczyła 3 asysty. Teraz bawią się, trochę obijają tego Brislala, on już jest dość tankowaty. 7 armora, Basilius jeszcze, Stout Ale Shield. Nie ma Degena, będzie musiał mu dać salwę chyba. Dang. Albo po prostu poczekać na kolejną falę i rzucić tego Soul Reapa. Też trochę HP-ka mu przywróci. No właśnie, całkiem sporo. Furion bawi się instantami. Lina idzie skakować. Jedna. I trwa będzie robił tank. Znowu dostała DD. Double damage. Nietrafiony. Slave też. Nie z ulti. Lina dostała. Lina może zginąć aktualnie. A tak. Spirita. To nie rzuci Spirita. Nie ma many. To jednak zginie, dostanie lagunę teraz. Trochę za głęboko. Ale? Max się odkuwa i zabija linę. 624. 1200 golda na koncie Maxa. Już powoli Eula kupuje. No, z początku szło trochę nie tak, ale... Max ale się odbija od... powoli. No tak, on będzie mógł dalej swoje farmić i dalej gdzieś tam w którymś momencie szukać tych pick-offów. Tak. Tylko, że no też nie mają za bardzo kogo pick-offować, tak? Jest ta CM-ka, jest Dazus, ale oni po prostu siedzą i babysitują linę, tak? Klasyczny Arteezy i klasyczny PPD. Się nie da od podjęcia na blisko. Nie. Jest, ale... Dopóki jest tam Undying, to nic tego nie wyjdzie. Nie ma szans. Ulti za usta, oj, wszyscy obici. Padli całkiem nisko. Teraz salwy. I była sobie salwa. No, Dazzle ma streaka pełnego, więc zawsze mogą coś tutaj zrobić, baitować. Jaki Dazzle ma build? No on pomija zupełnie Poison Toucha, więc on tutaj siedzi tylko po to, żeby tą Spectre trzymać przy życiu. O, teraz może zginąć. Wierzę Laguna na cemkę od razu ze Stave'em, ale zginie. Dobry grej, no, jeszcze. Powinna wypróbować, ale nie zdąży. No! Nie wypróbuję. No niestety, czyli teraz Monopoly się przejechało nieźle. Triple kill dla Liny. Dodatkowo no na dobry wykład Elder Titan drugi raz. No jest skończony już. Nie. Teraz będzie tylko no, gorzej. Będą się tak, ulubić. Jeżeli do tej pory nie zwrócili na nie uwagi, to teraz zdecydowanie powinni, bo... No, bo właśnie, no raz gdzieś tam padła, aha, zagryłem Zeus, ale dokładnie do tego po tej śmierci trzy kile i wierzę. Eul jeszcze 1000, czyli to już jest dobra droga do Aghanima, tudzież Lensa, jak tam woli. Shadow Blade Mina. Wyłapany Slarg, ale tym obrzydliwym Dark Pactem ściągnie sobie stuna. Max tam teraz przychodzi. Ale nie powinni go zabić. Maksimum mamy na ulti. Nie zdąży też rzucić tego Bolta, więc... Nie, że w bazie tego ulta już nie ma po co rzucać w tym wypadku. Furion ma Robo w tym Magi. Dokłada Quarterstaffa, tak, czyli to będzie Orchid. Dużo szybciej niż ten Orchid w poprzedniej grze w wykonaniu Klinksa, gdzie w zasadzie nie wiem, czy on go używał, czy nie używał, bo był tak mizernie późno zrobiony. Tam oglądałem. Okej, nie wiem, bo był tak mizernie późno zrobiony, że po prostu nic niewiele to da. No i dwie wieże już Monopoly mają pchnięte. Słucham? No, dwie wieże Monopoly pchnęło, właśnie tak jak mówiliśmy na początku, to wszystko póki co tak ciężko prognozować jest. Chociaż no 5000, 5500, jeżeli chodzi o różnicę w złocie na korzyść Monopoly. Tak, ale Lina wieże... się wybiła bardzo, ma 6500 worfa. W tej minucie no to daleko. Jest naprawdę dużo. Typuje? I kolejny. Typuje? Oj, fail Eul. Stealth Eul. Ale to nie, oni mi przyszli po wieże. Tak. Ja na razie zmierza to ku kolejnemu remisowi, tak? Monopoly, no na razie na prowadzeniu zobaczymy, czy się oprą. Zostawili trochę więcej miejsca w Spectrze. Spectra może? To dużej brakuje do Radiance, jeżeli chcesz. Tak, zdecydowanie dużo. Oni wyłapują teraz Eldera. Laguna. No, kolejny kill. I znowu Lina. Dire's bottom tower is under attack.
Znaczy do układu nie. Ale jest tam prąd jeszcze postawiony. Co MK się złoży. Tym razem blisko tych zabił. Lina nie ma many, ale... Ale to i tak jest mocno. Powinien paść, tak się siarak. Grey? Nie zdąży rzucić, niestety. Nowy cast stamina Grey'a jest zbyt duży na takie sytuacje. O, ten Bristol poszedł daleko, uda się Dazzlowi przeżyć, ale... Niestety też powinien przeżyć. Znowu no dwóch zanic. Kolejną wieżę i tak... Będą powoli te wieże niszczyć i... Pole do popisu dla spektrywy widzę też. Gdzie trudniej z tą fatmą zaraz? Tą znajdą. No, nie mają się tak samo czemu... Nie mają się za bardzo jak przeciwstawić, tak? Bo tutaj już no Dazzle robi ten header z ale... Lina powinna zginąć. I zginęła. No tu powinno być więcej killi. Spektrum nie ma ulti, co najgorsze. Ej, dobrze. Stun? Nie, przebije go Max Bolta, nie się. No walczą tak, nie poddają się, nie zostaje nic innego, jak tylko walczyć i dokładnie to robią. A, tutaj. Jest still idzie w pipa, jest tam bardzo przydatny na Zeusa. Dzięki temu będą mogli wejść na high ground nawet, myślę niedługo. Kiedy still skończy pipa. Nie mają aż tych dużo major, totalnie po spektrum nic nie robi. Tak, to wrzuci tylko tak gada. No ona jest jeszcze daleka droga przed nią do tego realizmu. Chyba nie wiem, czy zdąży jej zrobić. Max się na pewno ucieszy, jak to zobaczy. Też tak myślę. A tutaj Spectra prawie upadła. Nie wiem, co się stało. A tutaj Lina ją chciała zabić z Uzuma. Ale jednak faktycznie nie było. No, zabiję Zeusa. A jeszcze Ul, próbuje coś. Ateksk. Ale... Teraz dopiero ta reszta towarzystwa tu zaczyna zbić Lina ładnie zagrała. Lina ładnie zagrała bardzo. I teraz będzie kolejny stun. Ultra kill. Nie, ukradnie to blisko. Ale to tylko ładny trade. Problem. 1 za 4 aspekty na się do bazy. Więc też nie będzie mogła huntować na razie. No ładny. Mają bardzo defensywną wizję, ale trzy jak daje mi się wyłapać. Za daleko idą z tym teamem dla mnie. To chyba. Nie zostaje im wiele więcej, tak? Muszą jakoś starać się to odpuszczywać. Robię on niedługo kończy od hita. Ten no hit na tym no będzie rzucał te, blokował te zaklęcia, ale może to lepiej było mekę zrobić i zacząć to pchać jeszcze bardziej. Powinni pipe-manować z jakiegoś hita mamy jedynek. Skoro blisko ma w zasadzie już pipe'a. Aż tyle taki build. Czekaj, co jest na tylko kup. Mnie interesuje. Ma 2000 złota, ciągle czekać i to ma. Blink albo, nie wiem, Shadowblade to mu się tutaj nie przyda na wiele, tak? No nie, bo nie chcą mieć piątkę Shadowblade. Tak, służy bardziej, żeby wyłapać kogoś. No wiadomo, dlatego mówię, że mu się nie przyda. Wiedzą, że tam stoi Clark razem z Undyingiem. Pęka tam się zapuszcza trochę daleko. Powinny nie przeżyć. Aż... No na kawda, ale Titana to mi stoi. Tak. I ulti Zeusa ciągle jest w grze. Blink, jednak blink na Slarku. No i się przyda tej mobilności. Inicjacji, bo mają zero poza liną. Tak. Lina walnie ura, a potem ciężko. Teraz jeszcze Slark będzie mógł inicjować. Będzie spokojnie wybić cały team. A jeszcze w pudium speed pushuje. Te presji wybiera na liniach, więc... Ani też żadnego smoka nie mogą zrobić, bo wtedy im się jakaś wieża krzynie. Lina ma znowu double damage i niewiele jej brakuje do skończenia, ale nie ma. Tak. Wtedy też prawie każdego będzie zabijać z tego teamu. Widać nawet, nie wiem, LD Titan ma ponad 1000 HP, Lektura, a reszta to teamu wpada na Lagunę i Slave'a. Tak. Max no, to dostawa, ale ciągle za mało. Chyba, że od razu go użyję potem na Gulina, bo się nie śmieję.
Trzeba być naprawdę szybki. Spektra powoli się zbliża do Radiansa. Pozwolili ją tutaj sparmić trochę. No nie zaciśniają tej pętli na szyi jeszcze. Ma te 100 ponad last hitów, tak, nie tak najgorzej. Ale no wciąż to jeszcze 1000 do Radiansa. A co potem? No pewnie się do tego teamfighta, ale tam jest dużo... No oni są twardzi po prostu. No oni czekają bardziej na tego Radiansa, tym więcej da. Mistrzem jest całkiem duży, jak ani Lina nie będzie mogła klikać, ani ser. Nie. Lina po combo głównie opiera się na right clickach, nie? Ciągle ma tą swoją pasywkę, no, tak. Która dużo daje. Tutaj LDT tam było fanny. Teraz. Chyba ginie. Powinien wytypować, ale nie zrobi tego. Nie, uratują go jeszcze. Tam z boku Undying wchodzi w szybko, ale zaraz nie patrzę. Okej, okay. Idzie Krayt. Powinien pójść Krayt od razu. Wrzuci spektry. A jednak nie pójść Krayt. Ciekawe. Elder teraz wrzuci. Okej, Elder Titan, co zrobi? Tam Sark, jest na plecach i już bije. Trzech przeciwko nikomu. Spektra nie tepła, ale jest dobrze. A tu praktycznie po grze chyba jest. Jak na tą minutę, nie wiem, grafy mocno skoczyły, to jest... Nie potrafię się oprzeć w tym. To jest 8000 już złota, to już nic w 10 minucie. A Lina totalnie zdominowała tą te. No Lina, tyle co widzieliśmy, że zrobiła przed tym fightem, a Ganima to teraz jeszcze ma 1300 w zanadrzu, to się powiększy jeszcze jakieś 300-400 golda po tym. Mówię, że po tej linii powinni wziąć. Zgodnie, że mają tylko ulti Zeusa. Tam te coś nie ma. A Zeus zabija Slarka. Bija resztę, więc te reakty ustoją. Ustoją powinno. Laguna w stępkę. Tu drodzy powinna poszła. No to jest gotowe, no, to nieźle, to jest gotowe. No za dużo wykupali. Do tego wszystkiego Furion też padnie. Prawie ten wipe za CM-kę. Jakiś tam ostatnie podwodnie. No tak głęboko, zdecydowanie za głęboko. No, ani nie obili tych raksów. No, ani nie wzięli za dużo. 5000 gold swing. Mocno. 5000 expa, 5500 złoty, nie? Tyle. No i co? I Max ma teraz w zasadzie 2500. Ma połowę jakiegoś itemu, zależy co będzie chciał kupić. Zgaduję, że to będzie jakaś oktadyna. Na nie, razie będzie buty. Lensa składał. Tak, chyba to będzie Lens. To będzie Lens. Jest i Lens. Tak, jest Ether Lens, więc rozłoży sobie buciki. Cię, jak to? Furion będzie musiał go odhidować. Tak, dokładnie. Jak musi być silencer, to wtedy Max będzie się ulował. Wtedy to będzie łatwym killem, że... Jak on... Jezon. Pytanie. Radiant's bottom tower is under attack. Ja wiem, Furion idzie w mekę, więc będą mieli te heala. Jak potem. End of late. End of late. To nią zrobi raz dwa, tak? Bo pchnie tylko tą linię i będzie na mekę gotową. A jakby kupiłem wcześniej, to by nie przeżyć wtedy. Jak tam Spectre? No... Radiance i... Okay. I znowu chyba to jest ulti. Teraz bym dobrze wygrywał, na którym rozstrzygam straszne radia, ale teraz mocno bici gracze Monopoly. Spada Undying, spada Dazzle. Myślę, że też już ginie. Mark nie ma many. Ale Sap ginie, bo nie wiem, dany pounce. Teamwipe. No nieźle. Zrobiłem do Furiona. I to full 5 man teamwipe. Teamwipe. 5 za 2. I to jeszcze za same supporty, no, nie wiem. Źle robią, że fokusują same supporty. Znaczy Monopoly. Solar Crest, czyli dodatkowo pewnie będzie rzucony na Spectre. Tak. No i kolejny set 1000 golda. Uuu. To powoli graf jest na zero. Prawie nie. No na dobrą sprawę. 4000 tylko przewagi z 12. Naprawdę. Jasza, czyli jednak manta. Myślisz, że lepiej, żeby Spectre zrobiła mantę, nie lepiej, że zrobiła diffu? Jeszcze ich podbiła manta, trochę? Manta lepsza chyba. Mantą można zderzować, ale mamy. Samą można zderzować też. I można sobie ściągnąć silensa, nie? Chyba no tak, chyba tak. Lepszy item.
No i oczywiście damage z Dizlate'a wchodzi 3 razy, nie? Jak na przykład jakiegoś Furiona wyłapie Spectra kiedyś. Z Phantom Ghost klika te 2. Co ten Undying tam robi? No nie, to nie jest tak nie daleko. Nie, nie ma tu żadnego Force Staffa, ale nie musi być Force Staffa. Nie zmartwy. Skrzynia chyba. No i co zbywali Data? Ej. To było po prostu głupie. Respekcja zginęła w tym czasie. Aha. Małe Titudes, ale to nic. No. Poszła Lebuna. Tak, co, ale chyba te raidy dobre, nie? Spectra z Undying. No, zdecydowanie. Tutaj gdzieś mi umknęła to Spectra. Czyli dobrze odwrócił uwagę ten Undying. Czyli ta, w tym szaleństwie też jest metoda, jak widać. No tak, ale ciągle nie będą mogli pushować. No tak, teraz muszą się bronić bez Spectry. I raczej nie chciałby się buybackować, bo to jeszcze bardziej uszczupli i tak nikłe zasoby. Nie musi zużywać buybacka. Nie, on nie będzie tak na grę. A i Dazzle powinien zginąć, a ładny forstop. Ładny stan tam. Zonujący od Elder Titana. Jest Crimson, jest Solar Crest. Spectra wróciła, jest Hound, jest... Mają wszystkie ulti, więc... Oj, poszło Mecha na szczęście. Zaczyna Zeus. Ale z się ginie. Spectra, Furion ginie, a po drugiej stronie jeszcze nikt nie obity. Udajęk też spadł. Ładno ulti, Eldora. Wygląda na kolejny teamwork. Spectra się wycofa? Nie, nie wycofa się. Ładnie tam ominęła... Stun. W tym czasie Furion bije Daxy. Z tymi studentami. No, no ale tyle, powoli jest bija. Na każdej linii. Warto zawsze jakiś wieża na bocie ma już połowę HP, nie? Samo na topie, tak? No, będą musieli się cofnąć, nie wiedzą. No, ale... Cicho ciemniej, to za tą linię... Nie wiem, czy mogę rysować. Tą linię, to oni nie wychodzą, nie? Bo cały czas podium wywiera na nich presję. Jest zawsze jakiś plus. Tylko nie wiem, jak długo będą wywierać tą presję, jak cały czas giną. No właśnie, teraz nie ma za bardzo kto pushować i te linie przynajmniej górne się. 2000 przewagi w tak się daje, za mało. No czyli niezły kombat, 8k Death Wardu zdołali sobie wrócić. No do połowy zabity ten range racks, ale to żaden sukces. Furion point booster i w zasadzie już końcówka Aghanima. Zobaczymy co Zeus powinien zrobić, końcówka Aghanima. Zobaczymy co Furion dołoży. Ma Mekę, ma Orchida. Wszystko. Mekę swoją kończy tak samo. Niedługo Aghanim na Undyingu. Nie wiem czy to dobry item tutaj. Tak co? No niby fajny buff, ale chyba nie wadę tej. To chyba lepszy item. Mógłby zrobić coś bardziej utility. Grave? Zdąży wrzucić Grave'a? Zdąży wrzucić Grave'a. Skąd tam jeszcze robię, zresztą nie powinno być. Martwił bardzo z jakim kosztem teraz, bo on nie ma ulti. 4 sekundy do ulti Spectry. Tak, oczywiście ma sobie ulti. Naprawdę. Martwa, tak, martwa. I dopiero teraz to wszystko wchodzi Spectra. Jeszcze jest tutaj pochita. No ale całkiem mógł się wyklikować. No i teraz padną te pierwsze wieże, czyli... Pierwsza wieża. Kosztem Dazzle, znowu 3 pada korów. I kolejne 2000 złota do przodu. No, no chyba... ty mnie podliny, bo ty się masz tu mamy. Tak, jak tak, gdzieś trafiła, tak. To... Kombat byłby, mogę zlecić tam cię fajda, ale... To znaczy ona jeszcze no próbowała tak, się bić tutaj w miejscu, gdzie oni nie mają żadnej wizji, tak? Więc fokusowała tego Dazzle Laguną i to było w zasadzie wszystko. Ogólnie to tak ciężko to widzę, nie? No zaczyna to wyglądać coraz lepiej dla ci ociemnych. W tym networkie tylko jest Lina. To jest top 4, nie? Reszta to już daje, zawodnicy daje. No, reszta to już daje. Jest, ma taki sam network. To playnet, to naprawdę nie wygląda dobrze.
Ale też ten Slark no nie miał za bardzo okazji, żeby coś dofarmić, bo cały czas pchali, tak? I on ginął, nic więcej nie robił, tylko ginął, był tam pikofowany dość często. Ten blink teraz mu dużo nie daje, bo jak Spectra ma haunta, to on się nie może blinkować, tak? Spectra ma mantę i w zasadzie 1300 w Sanadżu. Ja powinna to samo wygrać. Powinna. A ma jeszcze do tego Zeusa, Elder Titana. Który też ma 2000. A, jest Aghanim na Zeusie. Kolejny 1000, no to już jest... damage'u. Bogaty, bogaty team. Tak jeszcze Elder Postafa, kończy Lina. Będzie stał gdzieś obok. Zakalina, wstępka. No. Wybrzucili ich. Zobaczymy, że ta mapa teraz się przyda. Tak, przydała się. Czy będzie lepiej się na linę? Dazzle się posypie, a Spectre się wycofa. Żadne sukces, powinien to zaraz pchać. Mówię. Się nie mogą pchać, bo nie mają Black Widnie. Mam te samobici, nie? Używajmy ten pod, oni nie powinni wyłapować spotu, bo to im już nic nie daje. Tam powinni naprawdę zesmokować się i zabić albo Zeusa, albo Spectre. Ewentualnie Elithama, zmusić go do buybacka. Bo jak zabiją Dazzle, no to ciągle nie mogą pushować. Czy bardziej mi chodzi o to, że to powinni płacić ociemni teraz, tak, bo mogą wziąć na przykład tą no jedynkę na bocie. No tak, mogą. A tak jak mówię, ale nie, słusznie zauważyłeś, nie, bo Monopol nie ma za bardzo co teraz zrobić, bo już bez Laguny i bez many nie mają jak pchać, tak, tam nie ma nie nic mana butów. No mają w zasadzie mana buty, ma tylko Undying i robi tak, jak zauważyłeś, Aghanima, nie są to ani Grapesy, ani nic. Dodatkowo teraz jeszcze wyłapuje go Cenka. Temka nie ma się tego ulti, czeka na 11 poziom, w tym nie wiem, to takie dobre rozwiązanie. Ulti Cemki by to dużo na to było, nie? Tak. Mają jednego stunatu granie ulti Cemku, to jest naprawdę dobry pomysł. Ale... Temka zginęła na rozkady znowu. No teraz tak, wszyscy się typią. Połowę HPK ma już Bristol, mniej niż jedna, no ale to wszystko. No i teraz... Nie ma, nie użył jeszcze ulti Max, tak? Jeszcze Zeus ma ulti, ale on jej nie chce rzucać. Najwyraźniej. A, bo by nikogo, no, nikogo nie zabił. Bardzo, nie zabije. Tak. Nie zabił go nikogo. Ja ganim na Undyingu. Ale tutaj tam spiera na jakiś porządny item. Prawie 3000 ma. Znaczy jak coś kupi, to będzie miało duży impact w tej grze. Pod warunkiem, że to będzie coś konkretnego. Co byś kupił na takim Elder Titanie? Teraz? Nie wiem, dawno nim nie grałem, ale... Dobre na to, tak? No bo Aghanim jest całkiem dobry chyba, nie? Bo ciągle daje... Fajnie ten ładne... ...śpienie. I to wtedy wszystkich złapią w ulti, to jest uzbrojenie na cały dzień. Dobry item. Nie wiem, jakieś dla Dimnita może kupić, też jest dobry. No takim LDD-em się chyba fałdę idzie. Hex też byłby dobry. Prawie 6000 tutaj chyba za dużo jeszcze. A tam jakieś dynamy by się przydały dla Timu na pewno i Vladimir, nie? Ale tak, tak, no nikt nie ma ani dramu. Do noszenia takich rzeczy. Ani Vladimira. No jest twardy, on już ma cholernie dużo armora. 24. Cokolwiek nie dołoży, to tylko go wzmocni. No już teraz nie jest tak bardzo po drodze Monopoly Gaming do pchania. Furion... O, swój czas mieli 10 minut temu, a Furion... Tak. A Nekro. Dołożył Nekro. Ciągle. Ta gra nie idzie po ich myśli. No, tak mi się zdaje. No, ale te klipy nawet nie podchodzą pod stałe. Nagle nie obijają. O, tam Furion ginie. Wydaje, tak powiem, że... Furion powinien zginąć, chociaż... Ładny druk. Myśli ulti na Spectrze. Teraz ulti Zeusa i... Niewiele braku, żeby ta lina jeszcze padła. No ale dwóch wybili za nic. No tak, Undying. Jeszcze padł gdzieś tam po drodze obity. Niewiele zostało linii, naprawdę niewiele zostało. Zeusa to teraz ubije. Slarkowi też niewiele zostało. Ogólnie to ciężka gra, to woli. Tak. Się robi tam. Będzie...
Ultimate Orb dołożony na spektrze. Jeszcze twardsze będzie, już tutaj 2k HPK. No, ona już jest praktycznie chyba nie do zabicia. No tak, tutaj stara się skończyć, też niewiele brakuje Slarkowi do Skadi. Halabardę ma Bristle i Pipe'a. Lina nie dołożyła nic nowego. Nie no, ma BKB, więc to dołożyła. Undying nie ma nic nowego. Ciągle za mało. Ta gra już chyba będzie wygrana przez cicho ciemnych. Znaczy, tak. Wszystko na to coraz bardziej wskazuje, chyba że zrobią jakiś błąd. Trzymają ich tak. Po swojej głowie, ale oni i tak wpadają wszędzie. Się da. No tak. Oni wypadnieli no i dużo. Dużo. Ma bardzo dużo. Dużo wyciągają z tych fightów tak samo. Okay. A team fighty to takie pojęcie względne, nie? Lina skacze, ultuje CM-kę. Będzie to z laguny. Bez stuna jest Lina, nic nie może zrobić. No i taki stunt. No i Elder Titan chyba idzie w AC. Dobry item. Poza tym, no że tak. Redukuje pancerz, też będzie na minusie każdy miał. Zobaczmy. Na razie tylko Spectra. Jak widać, w nich farmi. Że Dying Lina prawie cały team. Poza Furionem to ma cały ten bazowy armor. Czyli Elder Titan i zbija do zera. Wiem jak Spectra przyjdzie wyklikać, nawet z tym prawie ma 200 DMG, no ale to jest ten, będzie prawie jak Fury. Oni będą mieli 0 armora. Powinni jakieś AC kupić. To nie tak wiem, ale nikt się za to nie zabiada. Ale czy będą się bawić tutaj jedni i drudzy w odbicie Rosza? Ten zresztą to też będzie od razu. Leciło ciemnych, tak mi się wydaje. Powinien, żeby oni mają. Oni mają większy połk. Nie. Po scenie Radiant nic nie ma. Tam jest Zeus, który zanim się fight zacznie, to połowa teamu będzie tak. Pół HP, albo cały team. A jest Skadi na spektrze. Kolejny duży item. Tak, i Zeus ma 4k w zapasie, więc nie wiem, pewnie refreshera będzie starał się pocisnąć. No zupełnie ucho powietrze z Monopoly Gaming w tym momencie. Za wiele nowych itemów nie dokładają. Skali tak samo odpowiada Slark. Zeus szuka wardów i to warduje sobie dżunglę. Dziwnie, że się nie sprawdził tego standardowego slota. Ten warcie tu ustał. No Lina obija. No ja mam zabija CM-kę, ale nic nie daje ci mówi, nie? No daje tylko linię, tak? Jakieś tam killa jednego. Teraz będą chcieli tego. Oj, ładnie, ładnie uniknął tego sprawy. Już nic więcej nie zrobią. Tak, bez laguny to i tak. Już się muszą wycofać. Lina nie ma many, nie ma na pewno. Tu. Będzie trzeba się na dole spektra. No na przyszłość popadnę, a gdyż wtedy tak już jej nic nie dobił. Mogłoby sobie jeszcze dołożyć. Gdzieś tam sprzedać tego sticka. Dołożyć. Diffu, albo jeszcze coś potężniejszego. To na pewno coś kupi. Zależy co. Każdy item będzie dobry teraz. Jeżeli nie zabiją, a każdy item, który ułoży, to jest ten. Teraz lepsze dla niej i dla teamu. Tak. Radiant's bottom tower has been denied. A jednak krzywa będzie na Titanie. To już kupił. Mystic Staffa, stanie się, brakuje mu 300 golda i będzie miał
No to dobry. Dokładają te duże itemy, tak. No przeciwnicy tak bardzo już nie odpowiadają. Jest Demon Edge na linie, ale nie wiem, czy to jest dobra odpowiedź. No to chyba będzie gdzie MKB gdzieś tam. Kupywać. Tak. To za dużo jej nie da. No. Wydaje. Nie, bo będzie squishy cholernie i po prostu posypie się pod Zeusem i pod Spektrum, tak czy siak. Czwarty jakiś Wasted Potential w tym momencie. Trzeci poziom Necronomiconu. Jedzie do Furiona. No to też za wiele nie wniesie teraz. Te wieże będą się pchały oczywiście. Niewidzialność tutaj nie ma. On ciągle wybiera presję na mapie. Potrzebuję, nie wiem, kupił mekę po tej mece. Tu zakupię, to ani razu się w piątkę nie zebrali jeszcze. Chyba się trochę pogubili w tym momencie. No, ale mają pomysł na tą grę. To trochę szkoda, bo to w sumie przekreśla ich szansę na awans do kolejnej grupy, tak? Do kolejnej no, fazy rozgrywek, jeżeli... No, po tym meczu już jest koniec. Bo jeżeli ci ociemni skończą przygrają. Z wynikiem 2-0, tam będzie 0-1. No, a następny mecz już i tak nie będzie miał znaczenia. Tak, następny mecz nie ma znaczenia. With me. No, Spectre to zdecydowała ulti Zeusa. Nawet nie wiem, czy Zeus. Chciałem zginąć, nie? Warto mówię się z nimi, ale... Jedna przeżyć, ta przeżyje. To jest chyba team wave. To będzie prawie team wave, bo nie ma full starta. Nie wiem, czy będzie chciał tam skakiwać. Kurde. Tylko w pęka, to chyba się zniszczy małe czary. No i to jest flag na full HP. Kratos zginie. Powinien zginąć. Zrywa woda. Na minusie miał jeszcze. Spectre. Czyli znowu tylko CM-ka obita. Nie wiem, CM-ka może nie ma dobrej gry, ale wszystko dobi dla teamu. Dokładnie tak. Dire's bottom tower is under attack. I znowu, które się popstrykali. Może jest tak, widzę, że chcę motyla kupić, a nie wiem, czy to dobry pomysł. Motyl mu za dużo nie da, bo i tak czynił kill od Zeusa. Załodą Titana, to... No tak, tutaj Zeus i Radzi przede wszystkim są największym problemem. Nie, to jest Eul z nich. Jeszcze z boku był Dazzle, więc umiejętnie się wycofa. 4K, następne ulti za pół minuty w zasadzie. Ubak wtedy prawie 6000 uzbierał. No teraz sobie bawi się z nim, pobiegał trochę. Zresztą pewnie zapłacił życiem. Przeżyje. Nie miałem jak wykłapać. Za to Dazzle. I przyjęli na ginie. Jest pierwszy ulti, ten ładny grej. Potem kastuje ulti. Blisku spadnie? Nie, dopiero teraz Spectre rzuca ulti. Lina ucieka, więc zostawię ich tak samo, zostaje Slark. Blisku żyje. O nie, zły pan, bardzo zły pan. To jest martwy Slark. To powinien być martwy Slark. Tak, Blisku też się. I Slark. Okej, okay. Nie mam pojęcia co teraz. Na pewno nie uciekł. Furion pushuje, ale ciągle za mało. A zobacz, Furiona w ogóle nie było w tym fajcie. A dostał ulti Zeusa i Spectre i na 800 HP zostało. I nie pchnął nic. No i nie pchnął nic. Wiemy, trochę tam odbił trochę bierze, ale to wszystko. Wow. Dobry, przyjemnie powoli. Dobra, Network jest taki ząb prawie, po wydłużynach, ale widać. No tak, gra się wyrównała szczególnie w Elder Titan 10-tysięcznym. Ma aktualnie 2000 więcej golda niż Slark. Tyle samo co Podion, potem... Zaraz rozrzucę. Tam ma strasznie.
Jestem sam raz na tym fajta, pada lina, znowu pęta, niestety obita przez tą linę, ale to jest wszystko. Pada Undying, mogliby już teraz i w zasadzie pewnie to zrobią, pójdą midem i będą pchali dalej. Tak, Furion stara się pchać, jakoś speed pushować z topa z górnej linii, przechodzi na dół. I użyty w zasadzie tylko Hound ulti Zeusa ciągle w grze, jest refresher, jeszcze 2,5k do przodu. Różnica w złocie kolejne 2000, to powinny być Draxy. Wargo łapie Dazla, Dazla rzuca Grave'a, Stun, wykupuje się lina, no prawdopodobnie wyda się jakiś wyciec, no wiadomo, że to jest squishy, sleepy rybka, no i to będzie dieback, ach to będzie dieback, to będzie dieback, tak jest, to jest dieback. Będzie czasy Furion, ta linia na topie, a to będą reakcje, uda im się to pchnąć. Od początku, nie wiem dlaczego. Wizja tego co było, więc zapraszamy in-game na dalszy ciąg wydarzeń. Powinno wszystko wrócić do normy. Sorry za ten problem. A co minąłem? Minąłem Team Wipe'a i Path Elder. Chociaż idą tam po Raksy. Nie idą po Raksy. Jedna linia, ale ci ociemni też nie pchnęli tej jednej linii. No, Furion gdzieś tam szczurując, udaje mu się to podpychać delikatnie. Chociaż tyle. Możemy liczyć na jakieś 15, może 20 minut oporu i powinno się wszystko wyjaśnić. Wiadomo, że to będzie walka do końca, bo dla jednych... Tak, to dołoży jeszcze. No właśnie, co ona dołożyła? Butterfly. Zeus wiemy, że refresher, jeszcze to cały czas ma 5000 za nadży. A druga strona, no nic nie dołożyła, lina, bo musiała się wykupić. Ja nie mam nic. Furion ma Aghanima. Jest duży tylem. Zabił go Furion, jest duży klip. No ta CM-ka tak powinna uciekać. Powinna przeżyć jak wyrzukuje. Tak. Ojej, jedyna ginie. Ale zdaje. Totalnie rozkręca się BTV. Zabiją Mandainga. Ale nic więcej nie zabiją, więc to tak. No zostawię sobie Max ulti, nie używam. Ja kiedy po Furiona biegnie. Z całą ginie. Tak, ty na boku. Tak. No jeszcze to może różnie się. Zawsze jest jakiś sposób na grę, ale... No chyba jedyny teraz jak na razie postawić tylko na Furiona. No, mówię, ten Orchid, który nie postuje, zmarnowany potencjał, bo nie przydał się na za wiele. Mógł to być wcześniejsza Mecha, zresztą on się Mechi już pozbył. No to Hida też mógłby... Tak, nie. Powinien go kupować, bo ani jednego solo killa nie było kupować Hida. I też teamowi się nie przydał za bardzo. No, może w tym właśnie jest jeszcze szansa, żeby to jakoś zepchnęli, tak? Zawsze coś. Pingowane są te reakcje i wieża na górze, ostatnia wieża, która została zewnętrzna. Drużynie ci ociemnych. Chociaż tutaj counter push jest niezły, bo jest spektra.
Elder Titan Zeus. Dazzle nawet Shadow Waven. Oj, to będzie jakiś Hex albo Shiva. Albo Octarena. O kim mówisz? Na Zeusie? Na Zeusie. Tak, no kupiłem z tych stafa, więc... Dobrze, że Octarena, tylko trzyma na buyback, tak? Bo ma trochę mało. Tysiąc no, tak, tylko za dużo, tysiąc więcej, trzymać. Więc... Bristol do bieganie? Słabo to wiedzę, Bristol do bieganie. No. Tak. To nie jest zbyt dobry. To nie jest zbyt dobry wybór, tym bardziej, że w teamfightach oni nie liczą na teamfighty, tylko Perseverance. Więc to będzie refresher jednak. Jest Octarena na Zeusie. A będzie skarbił hot na Spectre, czyli ponad 4000. Fajnie, 3,5, coś koło 3,5. 3,5. Maksymalny poziom, więc jak dołoży. Więc jak dołoży resztę do Rivera, to... A Elina może, może się wyłożyć? Powinna blinknąć. Nie? Może nie bliknie. Tadocz? No, aj, tak skinie. Jeszcze Fosta od Dazla, jeszcze. Tak, tak. No i teraz... Ale to poszedł też refleszczę do Zeusa, więc... Mamy jeszcze jedną udziałę, czasem przyjdę i wyłączę. Dęk stara się odpychać bota, ale to nie jest... jakoś bota. Ty powinni iść teraz tą środkową linią i to po prostu no, skończyć. No skończę Mahota, akurat teraz do niej doleci. Wredne drzewka pchają te range draksy. Kolejny hut. Raiden, dziwne. Może lepiej jakby chyba Glimmera kupił Rangiem. Mają pipa na blisku. A w międzyczasie... Tylko kto to ma pchnąć? Zeus? Nie wiem, czy Dazzle, czy Tanka, nie bardzo wiem. Skarpia ma boty, może to będzie do treningu. No i powinna już to robić. Powinna trepać do tej katapulty. No, Dazzle, Rupert Segrave'a. Okej, okay. Ale może tak czyści. No tak, jest Spectra. No tak, tak. Kupienie Furiona. To nie przysypowałeś teraz, tak? Martwy Undying, Martwy Slark. Podjął tefnął na bota, żeby zmniejszyć reksy. No jest tam Dazzle, atakuje się tam z Elder Titan, więc nic z tego nie wyjdzie. No i... Blitz Park. Podjął powinien zginąć. No i zginie. Czyli Furion padnie. No akurat i cała lina, ale na niewiele się zda. No. Jest Team White. Zdrowie. Alina wstała tylko po to, żeby patrzeć, jak je chyba kończą tą grę w tym momencie. Graczy świetlnych. Pewnie pisać i tyje. Ale tak? Nie, jeszcze raz zabiję. Jeszcze raz zabiję. Samkę. No nie ma tutaj najfajniejszej gry, bo dostaję cały czas, żeby grać. O, ładny dodge. Lagunami, ale ładny dodge. No Alina już nie ma co powiedzieć teraz, będą pchali to. Czy przynajmniej tą linię. Tak. Godna linia jest w ogóle nietknięta jeszcze. Że stoi tier 1. Żeby coś skończyć, muszą iść. A, jednak nie. Nieważne. Okay. Nie mam buybacka. Ma. Buybacka, ale wątpię, żeby używa. No, buybacka ma tam tylko Lina. Niestety, na niestety ale dla drużyny Monopoly. Znowu. Okay. To Spectre będzie tak każdego chyba teraz zabijać. A może sobie sama siedzieć no, nawet, w tej bazie. No, ona nie musi wychodzić z tej bazy, bo nie ma po co. Ona będzie pchała po prostu tą linię. I... Szwart, Brutu. Przy teleportach będzie chciał to po prostu fakt mówić, że Lina się wykupuje. A ja tak. Rzuca lagunę. Powinno im się to udać. No. Ale 4500 dla Liny. Ale to jest tam. W międzyczasie pchnięta, jedna wieża na topie, druga wieża na topie, jedna wieża na midzie. Bot się puszuje mocno. Tak, mocno skutowany bot. Nieważne. Próbuję wyczyścić całą wieżę. A to ciągle nic, nie? Lina od 15 minut ma tego Demon Edge'a. Nie ciągle jest no, mi czas KB, bo się bajpakuje co chwilę. Tak, dwa razy się wykupiło. Nie może nie spadnąć. No, oni już nie mają buybacku, więc teraz zostaje im tylko chyba easy to pchać. Tak na dobrą sprawę do końca starać się to pchnąć. Buyback ma tylko Spectre, ma Zeus. Spectre nie ma, więc mogą wymusić buyback, tak? Tylko tyle nas nie zyskają. Wiesz?
Ups. No Lino, Spectra ma dwa razy więcej expa niż, niż Lino. Panowie i śmiedam wszyscy. No to robią tak, biorą te raksy, staram się wziąć, ale jest tam ulti, stół mi ulti Eldera. Sypią się. Furion ledwo uchodzi z życiem, ale już go gonią. Nie wiem, czy pił siebie, już się leczy. No ale idą, idą, skończyć teraz. Jakby mieli Huntera czyli... jeszcze w tym fajcie, to by... Zabili. To już by było zupełnie wesoło. Ten Hound będzie zanim dojdą. No trochę odrobinę później, więc w razie czego będzie gotowy do użycia. No cóż, nie zapowiadało się na to, że ci ociemni wygrają. Pozwolili się sfarmić Spectre, to był duży błąd. Wiemy jak, wiemy jak ten hero się... Jak to się kończy, to pozwoli mi się czekać do Blade'a. Nothing fighty, to się zmieniły całą grę. Tam... Przez te Nothing fighty to prawie 10 tysięcy polskich. No jest gryw, ale złocie, a teraz... To jest 25 tysięcy przewagi. Dużo wybijamy Ancient, a na górze Furion stara się coś zrobić, ale to jest koniec. Jak Furion nie się zrobi? Sztuki spadnie z dobicia Lina. Dobicia Undying. Podklepane GG. Nie, nie ma sensu jeszcze się gry grać. W trzecim grze będziemy to powinny poprowadzić, niestety, albo wtedy nie będą tego streama pociągnąć. Tak i siak. Gratulujemy się ciemnym sekcji do kolejnej rundy. Się ciemni na plecach, że tak powiem, z pomocą Maxa. Udało, który tak niefrasobliwie zaczął tą grę, ale później się odkuł. Udało mu się odkuć. No brawo za postawę dla Liny, tak. Takus ładnie się, ładnie na początku wywierał presję, no ale to się skończyło szybko. Zabrakło tego decydującego momentu pchnięcia. I to było wszystko, jeżeli chodzi o nas dzisiaj. Następna gra za chwilę będzie stała, będzie to w zasadzie gra pocieszenia dla graczy Monopolu i Tears in Rain, bo oni już raczej nie wywalczą, już zupełnie nic w tej grze. Z grupy wychodzą gracze cokolwiek i gracze cicho ciemnych. Dziękujemy za wieczór, sorry za tragiczną jakość streama, replay in game na pewno będą dużo lepsze, zachęcamy do ich oglądnięcia. No Mana Forge nada dzisiaj hejt i gościnnie Polik ze wspaniałym in-game knowledge'em i tak dalej. Dzięki i na razie.